Agata Młynarska w Radiu PIN. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest ktoś dla mnie wyjątkowy. Przegadałam z nią setki godzin o wszystkim. Każda nasza rozmowa ma znaczenie. Nawet jeśli gadamy o bzdurach, to puęta jest warta zapamiętania na całe życie. Zapraszam Was dziś do naszego świata. Oto moja najserdeczniejsza przyjaciółka, Joanna Kurowska. Witam serdecznie, witam serdecznie państwa, witam serdecznie ciebie, Agatko. Aktorka znakomita, wrażliwa, inteligentna. Gdyby żyła w Hollywood, miałaby już Oscara. Prawda stara jak świat, ale prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Sprawdziło się to nam, co? Oj, sprawdziło, sprawdziła ale lepiej chyba, żeby się nie sprawdzała. Żeby nam wszystko tak pięknie płynęło, bez sprawdzania. W takich sytuacjach stresowych, bo to jest chyba lepiej. Ale nam no, ale... się bardzo często sprawdzało, bo bardzo często miałyśmy dziwne sytuacje w życiu. W tej biedzie nawet dosłownej byłaś parę razy, czekałaś na pomoc z nadzieją, że ktoś się domyśli, że potrzebujesz pomocy, czy umiałaś prosić o nią. Prosić się nauczyłam, bo takich rzeczy człowiek się uczy to jest właśnie. Nie każdy. No tak, do tego się dorasta, bo y, człowiek ma w sobie rodzaj takiej arogancji, braku pokory, bo to nie jest to, że człowiek jest dumny, po prostu jest to brak, brak pokory jakiejś życiowej, ja sobie poradzę sama. A y, proszenie y, wydaje się czymś ułomnym. Mnie już się teraz nie wydaje ułomną rzeczą. Umiesz prosić? Umiem prosić, umiem brać. Y, skupiałam się całe życie na dawaniu, y, a teraz zobaczyłam, że jeżeli kogoś o to poproszę, to ten ktoś ma też satysfakcję, też jest mu miło yy, i to jest forma wymiany. Człowiek, który tylko daje, to osoba, która potem bierze, czuje się troszeczkę nie za bardzo w tym dobrze. Yy, to musi być przepływ zrównoważony. W tym programie interesują mnie przede wszystkim takie chwile w naszym życiu, kiedy zaczynamy od zera, kiedy musimy się odbić. Czy twój pierwszy ważny początek nowego życia to była decyzja o podróży do szkoły teatralnej i filmowej do Łodzi z Rumi, gdzie się urodziłaś? To był. Tak, to był właściwie początek. Początek ogromnej drogi, o której to już pisałam w różnych mediach. Nie chcę Państwa zanudzać, ale powiem jeszcze raz, że wybrałam się. Z plecakiem. Miałam szpilki i spódnicę, którą sama sobie uszyłam, i pojechałam w świat. Zajęłam drugie miejsce w jakimś tam rankingu przyszłych aktorów i z drugą lokatą dostałam się do szkoły filmowej. Tylko ze mną to jest taka dziwna sytuacja, że jak kogoś się zapytasz, jak, jak wspomina studia, to ja jestem chyba jedną jakimś, z niewielu osób, które źle wspominają studia. Dlaczego? Yy, nie mogą sobie pozwolić na popełnianie błędów, a przecież młodość to jest właśnie danie sobie prawa do popełniania błędów. I ja nauczyłam się nie popełniać błędów. Co to znaczy? Yy, kiedy nie miałam yy, średniej 4-3, to. Właściwie to nie miałam co do gara włożyć, a miałam utrzymywałam się ze stypendium naukowego. Więc nigdy nie mogłam sobie pozwolić na nienauczenie się tematu. Musiałam być bardzo dobra. Jak inni lecieli na dyskoteki albo na jakieś imprezy na ciesiłkę, to ja musiałam zakubać, żeby mieć to 4-3. Raz nie dostałam, dostałam jedną tróję, no to potem nie miałam no nie miałam, nie będę tutaj się roztkliwiać. To znaczy, miałaś... I potem, ta, i potem ta, 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 ta chęć bycia perfekcyjną przełożyła się do teraz. I muszę powiedzieć, że tak się zmęczyłam przez ten okres yy, nie dania sobie kart blanche na popełnianie błędów, że właściwie to w dzisiejszym, yy, jak ze mną rozmawiasz, to ja jestem umęczona perfekcyjnością. Trafiłaś do teatru Adama Hanuszkiewicza, o czym wspomniałaś, a na jego pogrzebie płakałaś jak małe dziecko. Widziałam naprawdę, że bardzo dużo cię to kosztowało. Mówiłaś, że wraz z jego odejściem odeszła twoja młodość. Ja płakałam jak wdowa prawie. Nawet się trochę wstydziłam, że tak szlochałam jakieś szlochy, ale to mnie odniosło do czasu, które były po raz pierwszy w czasie mojej młodości takiej. Naprawdę dobre, bo jak powiedziałam, studiów nie wspominam dobrze przez tę ciągłe chęć utrzymania się na powierzchni. Tak tutaj przeżyłam naprawdę szczęśliwe lata. Poznałam wspaniałych ludzi, którzy są do tej pory moimi przyjaciółmi. Hankę Śleszyńską, Piotra Gąsowskiego, Roberta Rozmusa, Edytę Jungowską. O mnie z... również mnie. A no to, to, już, to już to będzie chyba inny rozdział jakiś, z złotymi literami tutaj zapisany. Natomiast yy, yy, mnie się to skojarzyło z czymś, z jakimś pogrzebem jakiegoś wspaniałego, po raz pierwszy okresu w moim życiu. Bo teatr to jest śmiech kolego, bo, bo teatr to jest, jest płacz kolego. No, to są te dwa elementy. To są te trzy elementy. Tak. Można się ich nauczyć, czy trzeba się z nimi urodzić? Nie, to trzeba się urodzić, tak jak z, z talentem do komedii, z talentem do dramatu, z talentem do wiskomiki i w ogóle tak to jest z talentem, że talentu, proszę Pani, to się nie da kupić, nie ma takich pieniędzy, można się wyuczyć, można udawać, że to jest talent, może to się raz udać, ale tego to jest jedna rzecz, której się nie kupi. Na moim portalu www.onaonaona.com napisałaś, kiedy myślę o aktorkach z klasą, to przychodzą mi na myśl jedynie trzy nazwiska, Lauren B. Audrey Hepburn i Grace Kelly. Uwielbiam swój zawód, mam do niego ogromny szacunek, zacytowałaś Lauren Beccoll. I napisałaś dalej: Odnoszę wrażenie, że wydźwięk tych słów jest dla niektórych producentów jak dźwięk cytry średniowiecznej albo muzealnej harfy. Ja lubię tę muzykę. No tak napisałam. To jak to jest z tą klasą? Z klasą czy. Z klasą u aktorek. No klasa jest to też tak, taka rzecz jak talent, że tego nie można kupić. Można się obwiesić brylantami, kupić sobie czerwone szpilki od La Butina, yy, zrobić sobie u Jagi Hupało fryzurę, a po prostu gdzieś z tych szpilek Labutina lekko słomka wychodzi. Czym jest dla ciebie klasa w aktorstwie? Klasa w aktorstwie to jest nieuleganie mm, gustom publiczności. Jest to jest to umiejętność nie poddawania się kaprysom danej chwili, modom danej chwili i sklebianiem małym gustom publiczności. To jest klasa. Ja widziałam paru aktorów, który nawet jak niosła publiczność, że się śmiała, oni nie podkręcali ich w śruby. To jest bardzo trudne, ponieważ my jesteśmy dosyć próżnymi istotami, bo gdybyśmy nie byli te nie, to byśmy nie byli aktorami. I ten, te brawa, ten aplauz niesie do tego, żeby ten aplauz był coraz większy. To jest jak zwiększaniem, po prostu jakiegoś narkotyku. Aktor z klasą potrafi się zatrzymać. Co w życiu jest dla ciebie najważniejsze? Co tworzy twój system wartości? Ojejku, to są pytania chyba nie na niedzielę poranną. Właśnie, może na niedzielę. Ach, słowa Takie na niedzielę. A, słowa, słowa na niedzielę. Co jest w moim systemem wartości? Życie yy, wierne sobie. Jest to proste, a zarazem bardzo trudne. Ponieważ człowiek, który robi dobrze, jest najpiękniejszy stworem najbliższym pana Boga. Ale jest to tak trudne. Czynić dobrze i być w zgodzie z sobą każdego dnia, że to jest zadanie, które mi się bardzo rzadko udaje, a dążę do tego. Jeżeli miałabym do czegoś dążyć, to mój rozwój polega na tym, że chciałabym przeżyć dobrze dzień, w zgodzie z sobą, w zgodzie z ludźmi, nie manipulować być w zgodzie z sobą, to bardzo dużo kosztuje. I paradoksalnie muszę powiedzieć, że kiedy dotrzymam tej obietnicy bycia wierną sobą, czuję się jakbym mogła góry przenosić. Czuję się ogromna i wielka. Ale to się zdarza rzadko. Aktor ma szczególne wyzwanie rzucone sobie w byciu wiernym sobie. Powiedz mi, gdzie są twoim zdaniem granice kompromisu w sztuce i dla sztuki? Granice kompromisu? No ja kiedyś moim kolegom zarzuciłam, że oni Idą na wielki kompromis, ponieważ biorą hałtury poniżej pasa. I koledzy mi to ładnie wyjaśnili, że to nie jest hałtura w momencie, kiedy dajesz 100% swoich możliwości. Bo hałtura jest wtedy, kiedy ty podchodzisz do tego jak hałtury. Czyli dajesz na 30%. Czyli traktujesz lewą, z, z pogardą widzów, zawód. dla których tak. występujesz. A jeżeli występujesz w wąbrzeźnie, czy w zawichości, czy w Miedoni. Na scenie i dajesz 100% swoich możliwości i starasz się zrobić tę rzecz jak najlepiej, to to nie jest hałtura. Co jest niewybaczalne, Twoim zdaniem, w zawodzie, który uprawiasz? Ja przestaję tak rozgrzeszać moich kolegów, że coś jest wybaczalne czy niewybaczalne. Ten zawód jest w ogóle niewybaczalny. Ten zawód jest niewybaczalny, więc ja bym tak ostro nie podchodziła do takich schematycznych twierdzeń, że coś jest niewybaczalne. To się wszystko zmienia. Kiedyś niewybaczalne, jakbyś spojrzała 10 lat temu, było zagranie w reklamie. 15 lat temu, kiedy moja koleżanka Anna Wojton zagrała w reklamie lancy, to było chyba 20 lat temu, była przeklęta w ogóle przez środowisko, że zagrała. Yy, przeklęta przez kolegów, tera, którzy teraz ubiegają się o dostanie reklamy. Powiedziałaś o sobie jako o dziewczynie, która wyruszyła z kaszub do szkoły filmowej w Łodzi, że była w wielkiej spódnicy, przez siebie uszytej, w szpilkach i z plecakiem na plecach. Czy ona jest wciąż tą samą dziewczyną, która jest teraz w Warszawie, w pięknym domu, która ma męża i córeczkę? Czy jesteś już inną kobietą? Ja myślę, że już jestem inną osobą. Oczywiście tkwi we mnie jakaś mała dziewczynka, i to jest jakaś rzecz, którą w sobie ocaliłam. Jakiś rodzaj dziecięcości i umiejętności cieszenia się życiem. Bo to jest coś takiego, że jest takie zdanie, powiedział Ernest Hemingway: Jeżeli ktoś znudził się Paryżem, to znaczy, że znudził się życiem. Masz piękny dom, w nim piękną córkę i bardzo fajnego, mądrego męża. Duża jest cena, którą się płaci za to, żeby coś takiego mieć w życiu? Duża. To jest duża cena, to jest duża cena pracy nad sobą. Nie będę mówiła, że to przychodzi, o tak bo takie bajki o kopciuszku, co to sobie szedł z plecakiem w szpilkach i w spódnicy zrobionej przez siebie z pieluch, a potem na drodze spotkał na białym koniu faceta z kwiatami i powiedział, chodź, zamieszkaj w moim domku. Brakuje tam nie ciebie, miałeś, księżniczko. Tak? Nie, to ja tak nie miałam. Ja musiałam przejść przez studia, na których ciężko pracowałam, żeby się utrzymać, tak jak powiedziałam. Musiałam przebyć bardzo długą drogę. Musiałam przebyć dużą pracę nad sobą, żeby po prostu docenić mądrego człowieka w moim życiu, żeby... Y Zdecydować się na macierzyństwo, kiedy byłam świadoma, kiedy y, 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 takie rany, które we mnie zostały, one y, ja je przetrawiłam y, przez różnego rodzaju terapię, i żeby nie popełniać błędów, które jakby na mnie popełniono, to jest bardzo ciężka praca. Y, wydaje mi się, że gdyby to przyszło tak łatwo, to ja bym była dawno po rozwodzie i bym tego nie doceniła. Czy jesteś tak samo nieobiektywną mamą wobec swojej córki, jak twoja mama wobec ciebie, kiedy twoja mama do sąsiadki mówiła? Dzwoniąc, że widziała ciebie w roli, i powiedziała, że zupełnie nieobiektywnie, tylko. Przypomnij to. Ja mam powiedziała, słuchaj, Ja moja córka jest najpiękniejsza najładniejsza. I w ogóle nie mówię tego jako matka, zupełnie obiektywnie. Słuchaj, ja teraz czasem słyszę moją matkę, że ja mówię, moja Zosia jest najładniejsza i najmądrzejsza. I nie mówię tego jako matka, zupełnie obiektywnie. Słyszę moją matkę we mnie. E, no tak, no dla mnie Zosia jest najładniejsza, najpiękniejsza, ale ja potrafię. Ja potrafię niestety zobaczyć, że tam różne jej niedoskonałości. Ja potrafię widzieć, że ona ma talent w jakiejś dziedzinie. czy nie. No, po, potrafię to wszystko ocenić. Pixie i Dixie, czyli dwie wesołe myszki, jak nas nazwałaś. Mamy razem prawie 100 lat. Powiedz mi, jak nas widzisz jako wesołe siedemdziesiątki, czyli grubo powyżej setki, gdybyś mi miał wtedy liczyć nasz wiek wspólnie. Słuchaj, życie mnie tak zaskakuje, że ja przestałam coś widzieć siebie za 10 lat, za 5. Ja się na tym nie skupiam, ponieważ. E... Jeśli chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to, po, to, to powiedz mu, kim będziesz za parę lat. Bym chciała nie wykazać się arogancją tego typu, że będę planowała, co będzie za pięć lat. A ja nie przewiduję, ale widzę nas jako wesołe siedemdziesiątki w roli Dixie no tak. i Dixie Agata Młynarska i Joanna Kurowska. Ale płytą naszego dzisiejszego spotkania pozwól, że będzie fragment z naszej ukochanej piosenki mojego taty, który dedykuje tobie: Ogrzej mnie. Zadarta oh. na ten świat niezgodą, z którą? Rozstałam się tak młodo. Chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź, rozrzasz mnie. Mój świecie, rozpal moją duszę, aż do końca. Mój świecie, zamień duszę mą w cząsteczkę. słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę, give me fever. Pozostańmy w tym stanie gorączki do końca naszych dni. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o Joannie, bądź też przeczytać jej teksty na portalu, to zapraszam na www.onaonaona.com, piękne strony kobiety. A Joanna jest jedną z nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.